Dareu EK880 to budżetowa propozycja mechanika, którego cena oscyluje w okolicach 130 zł. W zestawie poza samą klawiaturą dostajemy pomarańczowy keycap puller oraz instrukcję obsługi. Zastosowano tutaj przełączniki o nazwie Switch D i dodatkowo poza informacją, że mają wytrzymałość 50 milionów kliknięć, to są wszystkie informacje, które otrzymujemy od producenta klawiatury. W moim egzemplarzu kolor Switcha jest czerwony, a na Switchu mamy logo firmy Dareu, jakby to było ich customowe Switche, a informacje pozyskane od Krzewa mówią, że w produkcji tych Switchy ma cała firma Huano. Niestety nie znalazłem nigdzie żadnych informacji, które to potwierdzają. Switche dają całkiem fajne odczucia, nie jest to co prawda poziom Gateronów czy Cherry, ale mogą spokojnie zająć pozycję między Outemu a właśnie Gateronami, bo są całkiem płynne i ciekawe. Niestety sporą wadą tej klawiatury są jej stabilizatory. Da się to wyczuć już od pierwszego kliknięcia i usłyszycie to podczas pisania tekstu. Lepszy wydźwięk daje nam budowa non-float key, a warto również zaznaczyć, że konstrukcja jest naprawdę stabilna, solidna i bardzo dobrej jakości. Możecie zobaczyć teraz próbę wyginania klawiatury. Keycapy to inna bajka. Są niestety laserowo grawerowane, przez co cofamy się do czasów legendarnej GK530 i problemów ze ścieraniem czcionki po pewnym czasie użytkowania. Sama czcionka w sobie jest moim zdaniem bardzo przyjemna i ładnie wpasowuje się w klimaty klawiatury. Pod nakładkami dojrzymy plate w białym kolorze, co powoduje, że podświetlenie daje nam dużo lepszy wygląd i podkreśla lepiej możliwości podświetlenia, którego efekty możecie podziwiać teraz.
Na spodzie klawiatury znajdują się trzy stopki, które zapobiegają samoistnemu poruszaniu się klawiatury lub takiemu, określmy to, przez przypadek. Zdecydowanie lepszy efekt otrzymamy po rozłożeniu nóżek, które są jednostopniowe, bowiem na ich końcach znajduje się dodatkowa guma, która pomaga w utrzymaniu klawiatury w ryzach. Kabel nie jest odpinany i nie jest w oplocie. EK880 posiada również przyciski multimedialne, uruchamiane przy wykorzystaniu przycisku FN z logiem Dareu i przycisków F1 do F12, plus, minus oraz strzałek. Podsumowując, jest to całkiem ciekawa propozycja budżetowej klawiatury, która może ze spokojem konkurować się z niezwykle popularnym Ataxem. Jeśli ktoś zmienia nakładki od razu po zakupie klawiatury na jakieś ciekawe customowe, to jest to bardzo warta przemyślenia propozycja, bo nie ukrywam, że to właśnie keycapy są moim zdaniem najsłabszą stroną tej klawiatury.